Dokładnie 100 lat temu, zarazem 2 tygodnie przed ogłoszeniem niepodległości Polski, powstał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Trwający od kilku dni uroczystości zwieńczył dziś apel przed gromem nieznanego żołnierza. Bartłomiej Graczak. Świętoszów. To tu przez tydzień Polacy i Amerykanie szlifowali obronę oraz kontratak. Zakończone już manewry Borsuk 18 to jedne z większych corocznych ćwiczeń wojskowych. Ponad 400 jednostek sprzętu i około 1,5 tysiąca ludzi. Z kolei aż 50 tysięcy żołnierzy weźmie udział w największych manewrach NATO rozpoczętych w Norwegii. Wśród nich także polscy żołnierze, którzy dzisiaj świętują 100. rocznicę powstania Sztabu Generalnego. Flagę państwową podnieść! Pierwszym szefem sztabu Wojsk Polskich był generał broni Tadeusz Rozwadowski. Pamięć o naszych poprzednikach zobowiązuje. Ludzie zawsze stanowili najcenniejszy walor Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tam, gdzie inni nie radzili sobie, żołnierze Wojska Polskiego pokazali swoją waleczność, swoją ofiarność. 100 lat temu, tak i dzisiaj, do armii przyciąga poczucie obowiązku oraz miłość do ojczyzny. Każdy dzień jest inny. Uczymy się tego, aby stawiać czoło tym trudom. Jesteśmy z tego dumni. Tego zaszczytu mogą dostąpić kolejni. Trwa kampania rekrutacyjna Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Można karierę od szeregowego robić, tak? Wojskowi tłumaczą, jak wstąpić w szeregi polskiej armii. Jesteśmy po to, żeby zaprezentować te możliwości, tak? Przedstawić zasady naboru, rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej. A chętnych nie brakuje. Jesteśmy w klasie mundurowej, więc fajnie było coś kontynuować na pewno z tym i fajna ścieżka, bo na pewno pewna praca. Chciałbym bardziej tak chronić kraju. Bartłomiej Graczak, Wiadomości. Rząd Włoch zapowiada, że nie ugnie się pod presją Brukseli, która